Tragiczny wypadek na A4. Śmierć spotkała go na pasie awaryjnym. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z 14 na 15 lutego na autostradzie A4 w miejscowości Świętoniowa, województwo podkarpackie. 49-letni kierowca nie miał najmniejszych szans na przeżycie. Zginął na miejscu. Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Tragedia rozegrała się w nocy ze środy na czwartek na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Świętoniowa. Kierowca zatrzymał pojazd na pasie awaryjnym i wysiadł. Nagle uderzyła w niego ciężarówka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 49-letni obywatel Ukrainy, kierujący BMW, zatrzymał się na pasie awaryjnym. W momencie, gdy wysiadał z samochodu, został potrącony przez pojazd ciężarowy jadący prawym pasem, przekazała Justyna Urban z policji w Przeworsku. Wysiadł z auta i zginął. Tragiczny wypadek na A4. 49-letni mężczyzna nie miał żadnych szans, zginął na miejscu w wyniku doznanych obrażeń. Policja przekazała, że mieszkaniec województwa mazowieckiego, który kierował pojazdem ciężarowym, w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na miejscu wypadku służby zabezpieczyły ślady i wykonały oględziny oraz dokumentację fotograficzną. W najbliższym czasie pod nadzorem prokuratury wyjaśniane będą szczegóły śmiertelnego zdarzenia. Tragiczne statystyki minionej doby. W wyniku wypadku zablokowany był prawy pas w kierunku Korczowej. Utrudnienia trwały przez kilka godzin. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 36 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Aż 38 zostało rannych. Policja cały czas apeluje do kierowców o rozwagę i ostrożność.